śniegiem. Liczymy na słoneczko. Lecimy enterrerem. Zapłaciliśmy za dowóz sprzętu kitesurfingu z 250 zł z tej strony, ale nie kupiliśmy jeszcze dolarów. Więc zobaczymy, jak będziemy na... gotowi. Lecimy z Rainbowy, ale nie tym razem. Do... Wiza jest bezpłatna do 30 kwietnia tego roku, ale dostaje się ją za darmo. Czekamy na bagaże i lecimy. Tak jak powiedziałam, że jest policja, ochrona turystów, jest policja przy recepcji, a policja tam mieszka cały czas, a godzina zwiedzania, godzina wjazdu zawsze przylotek ma od tego policjanta. Jedziemy na taką wycieczkę komunikatywną na kłady, na Sahary. Najciekawszym jednak elementem tego wyjazdu była sama jazda na quadach. Pędziliśmy 60-70 na godzinę po krótkim przeszkoleniu w chmurze pyłu, piasku z kamieniami otaczającymi nas dookoła, w konwoju tak naprawdę odstępach 2-3 metrowych, co czasami powodowało, że jeśli ktoś gdzieś coś by zrobił, to tak naprawdę wjeżdżamy prosto w niego. Ale zabawa była przednia. Oprócz tego można też, nie wiem, pójść na nurkowanie troszkę głębsze, czyli do 6 metrów, albo z butlą. To jest takie dozwolone, bezpieczne, na pierwszy rzut oka, więc nie jest to jakieś bardzo głębokie, nie zdziwcie się. Można pójść popływać z delfinami, albo, które niestety w roku takiej pory zimowej, no nie są obecne, ciężko jest znaleźć, są dzikie delfiny. Można je zobaczyć z daleka, właśnie gdzieś bardziej w lecie. Albo pójść pokonać zatoki, które rzeczywiście jest bardzo fajna, lata kolorowa, no może spróbujemy zrobić jutro. Witamy w Nazarze. Tu wyżymy beduinkę wypiekającą chleb. Pyszne? Bardzo dobre. Egipt jest jednym z najlepszych miejsc do rozpoczęcia sportów wodnych.
Podczas naszego pobytu miało tam 5-6 dni z 7, a szkoły windsurfingu, kitesurfingu znajdują się zaraz przy plaży, przy niektórych hotelach. Polecam Wam trzymać się plaży wyznaczonego hotelu i nie popełniać tego samego błędu co my, gdyż ze swoim własnym sprzętem możecie całkiem sporo zaryzykować. Pojawi się od razu gość z bronią, wysiadający z jeepa, grożący Wam, więc lepiej się cofnąć i trzymać swojego terenu.